W maju tego roku zostało przyjęte ogólne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Ono weszło w życie już w maju, ale będzie bezpośrednio stosowane dopiero od maja 2018 roku. To znaczy, że od maja 2018 roku organy państwowe, na przykład nasz GIODO, będzie mógł nakładać z tytułu naruszenia tych przepisów kary, będzie mógł egzekwować nowe przepisy. Kolejną ważną kwestią dotyczącą, taką innowacyjną, dotyczącą przetwarzania danych, to jest dość szczegółowe określenie wymogów technicznych i organizacyjnych, które będzie musiał spełnić administrator, ale też podmiot, któremu ten administrator zleci przetwarzanie danych osobowych. Między innymi rozporządzenie, jako przykład, wskazuje pseudonimizację, szyfrowanie, przeprowadzanie okresowych testów, pewnie chodzi o testy penetracyjne, konieczność zapewnienia integralności, poufności, przetwarzania danych osobowych. W związku z tym oczywiście podmiot danych będzie musiał ocenić skalę przetwarzanych przez siebie danych osobowych i prawdopodobieństwo ewentualnych naruszeń, ale przetwarzanie danych w taki sposób, jak to ma miejsce obecnie, czyli poprzez zwykły plik Excel, prawdopodobnie będzie naruszeniem przepisów. Nie będzie dawało gwarancji odpowiedniego zabezpieczenia zgodnie z przepisami rozporządzenia. Nowe przepisy rozszerzają zakres uprawnień podmiotów danych. Obecnie podmiot danych przede wszystkim ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i poprawiania, natomiast rozporządzenie wprowadza nowe uprawnienia, takie jak prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, tak zwane prawo do bycia zapomnianym, które już teraz, można powiedzieć, obowiązuje, ale wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie bezpośrednio z przepisów. Co więcej, nowe rozporządzenie wprowadza realne sankcje jego naruszenia. Posługuje się widełkami, państwa członkowskie będą miały prawo wprowadzić konkretne sankcje we własnych porządkach prawnych, natomiast to będą już sankcje realne. Można powiedzieć, że nasz polski GIODO stanie się takim odpowiednikiem UOKiK-u i pewnie nikogo nie zdziwi fakt, że już za kilka lat będziemy czytać w gazetach lub słyszeć w telewizji o wysokich milionowych karach nakładanych za naruszenie danych osobowych, czego obecnie nie ma.